Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj kolejny bieg tropem wilczym. Pytałem uczestników, dlaczego biegną, kim są według nich żołnierze wyklęci. Oglądajcie koniecznie. Dlaczego biegniesz w biegu tropem wilczym? Biegnę dlatego, bo chciałabym zapisać się w tej historii, że po pierwsze jest to historyczne wydarzenie i chciałabym po prostu się w nim zapisać. Dla tradycji. Dlaczego pan biegnie w dzisiejszym biegu? Biegnę, bo tak uważam, że tak trzeba, że tak się należy, że powinien mu wrócić to, co się komuś należy, nie? To, co tym żołnierzom się należało. Także tutaj właśnie z kolegami z Bractwa Kurkowego jesteśmy, a tak a propos. My chcemy kultywować pamięć i będziemy kultywowali to do końca. No, żeby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Dlaczego biegniesz w dzisiejszym biegu tropem wilczym? Ku pamięci żołnierzy wyklętych. A zawsze chciałem uczcić tych żołnierzy wyklętych i dlatego jesteśmy tutaj. Co roku biegamy i trzymamy tą tradycję. Żeby upamiętnić żołnierzy wyklętych. Dlatego, że chciałabym uczcić pamięć wszystkich tych bohaterów niepodległych. Biorę udział od pierwszej edycji tego biegu w Inowrocławiu. Osobiście miałam okazję poznać bohatera, z którym biegniemy w tym roku na koszulkach. No, mogę być tylko dumna, że biorę udział w takiej imprezie biegowej. Dlaczego pan bierze udział w dzisiejszym biegu? Dlaczego biorę udział? Jest to mój 10. raz w tym biegu, biorę udział od początku. Dlaczego biorę? Trzeba pamiętać o tych ludziach. To byli jedyni ludzie, którzy postawili się, powiem tak, to po swojemu, tej czerwonej zarazie. Nie patrząc na swoje zdrowie i życie bliskich, ryzykowali dla nas. I dlatego dzisiaj, między innymi dzięki nim, ja tutaj jestem. Jestem w wolnej Polsce, gdyby nie oni, nie wiem, co by było dalej z nami, nie? I w ten sposób tylko mogę oddać im cześć i pamiętać o nich i zapalając tą symboliczną lampkę później na grobach tych żołnierzy. Robimy to z synami od lat. Uważam siebie, że jestem patriotą. Mogę to powiedzieć z dumą, ale i nie chciałbym, żeby zapomniano. A kim według pani byli żołnierze wyklęci? Jaką rolę pełnili w naszym kraju, w naszym mieście? W naszym mieście nie znam innych wyklętych niż Mazław Szewieliński, no ale z historii wiemy, że były to osoby, które nie poddały się, walczyły o naszą niepodległość, nie wahały się poświęcić nawet życie. Byli to żołnierze niepodległościowego podziemia, którzy nie godzili się na zniewolenie Polski przez Rusów. Walczyli w podziemiu naszym o niepodległość. Bohaterami. No ci, co nie pogodzili się w 45 z tym, z tamtym władzą, no, komunistami. Nie? Jak widzicie, nastroje dopisują. No i co? Pozostaje mi życzyć miłego dnia, miłego weekendu dla wszystkich odbiorców, dla wszystkich oczywiście fanów Kai24 Info. Wyczekujcie niedługo po więcej. Siema.